państwo. 100 razy dziennie słyszeliśmy o państwie, na ogół w takim oto kontekście, co to państwo ma robić. Ma robić wszystko. Tak jak gdyby było bóstwem. To znaczy nieograniczone możliwości, nieograniczona mądrość i nieograniczone zasoby. Ale tak nie jest. Państwo w naukach społecznych to jest organizacja w danym kraju, która z definicji ma monopol na stosowanie legalnego przymusu. Czyli państwo jest przede wszystkim wojsko, tak długo jak jest zagrożenie zewnętrzne. To jest policja i inne ochronne służby. Oczywiście z samego faktu, że państwo głównie to, nie oznacza, że każde państwo jest dobre. Jest mnóstwo przykładów złych państw, na przykład Korea Północna, gdzie jest obóz koncentracyjny, jeden, a na pewno jest to państwo. Ale z drugiej strony mamy takie państwa jak Szwajcaria, niektóre skandynawskie, gdzie rzeczywiście państwo nie, organizacja państwowa nie jest narzędziem ucisku, tylko ochrony jednych ludzi przed agresją ze strony innych ludzi. I to jest najważniejsza funkcja państwa, które różne państwa wykonują źle lub dobrze. Tak jak powiedziałem, popularne czucie, bo nawet nie myślenie wokół państwa, to jest to, że państwo jest bóstwem. Mówiąc jeszcze ostrzej, jest dość powszechna mentalność sowieckiego działacza 22 lata po tym, jak Związek Sowiecki czy Radziecki upadł. Tu powiem anegdotkę, która jest autentyczna. W czasach dawnego Związku Radzieckiego wyjeżdżały do Stanów Zjednoczonych z tego kraju delegacje i działacze byli oszołomieni widokiem czego? Pełne półki Coca-Coli, whisky, jeansów i tak dalej. Jakie było ich typowe pytanie autentyczne? A jakie ministerstwo odpowiada za zaopatrzenie w whisky, Coca-Colę, jeansy? Czyli to, w tym się wyrażała mentalność sowieckiego działacza, że jeżeli państwo tego nie zrobi, to nikt tego nie zrobi. No my chyba już przyzwyczailiśmy się, że niepotrzebne nam jest ministerstwo do spraw butów, czy dżinsów i tak dalej, ale w odniesieniu do pewnych dóbr ciągle jest powszechna mentalność sowieckiego działacza, na przykład przekonanie, że edukacja musi być państwowa, a nie musi, jak widać, i nawet niekoniecznie powinna. Albo przekonanie, że jak nie będzie państwowej służby zdrowia, to ludzie będą umierać na ulicach. Nie będą umierać. Mentalność sowieckiego działacza ciągle żyje w odniesieniu do tak zwanych usług socjalnych, jakkolwiek się dożywa, a jest to, i to prowadzi do tego, gdzie była najmocniejsza ta mentalność sowieckiego działacza? W Grecji. No i Grecy masowo i przez wiele lat głosowali na swoich świętych Mikołajów w polityce. Co sobie wygłosowali? Katastrofa. Więc demokracja, czyli wybieranie rządu przez wybory jest ważne, o czym powiem, ale trzeba głosować mądrze i nie dać się oszukać. Jak się dajemy oszukać, to my płacimy cenę, nie ci, co nas oszukują w polityce, tylko my płacimy cenę. I to jest szczególnie skierowane trochę do młodszych ludzi, którzy z kolei lubią się oburzać i nie brać na siebie odpowiedzialności. W tej książce znajdziecie państwo ileś niezwykle wnikliwych i jasnych szkiców, między innymi o tym, co państwo może i czego nie może robić. No i tylko parę cytatów wybitne myśliciel z XIX wieku, który stwierdził rzecz oczywistą. Państwo daje to, co przedtem zabierze. A jak się nazywa to, co państwo zabiera? Podatki. Im wyższe wobec tego wydatki państwa, czyli to, co państwo daje, tym więcej państwo musi zabrać. I o tym ludzie często zapominają. Ale państwo może dawać przez jakiś czas więcej niż zabiera. W jaki sposób? W jaki sposób można dawać więcej niż się zabiera? Zadłużając społeczeństwo. Czyli podwyższając dług publiczny, w skrajnych przypadkach aż do katastrofy, takie jak jest w Grecji. My nie mamy na szczęście takiej sytuacji, ale nasz dług publiczny jest też wysoki. Też należy go raczej ograniczać. Ale z czego się bierze dług publiczny? Z tego, że ludzie głosują na świętych Mikołajów, a potem narzekają. Drugi cytat najwybitniejszego myśliciela na stanowisku prezydenta do tej pory, akurat Stanów Zjednoczonych.
Dwa zdania warto zapamiętać. Po pierwsze, że społeczeństwo nie składa się z samych aniołów. Samych diabłów też nie. No ale w każdym społeczeństwie zdarzają się tacy, co lubią zabijać lub rabować innych ludzi. Potrzebna wobec tego jest jakaś ochrona przed taką agresją. No tą ochronę wiążemy zwykle z państwem. Policja i tak dalej. A drugie zdanie jest jeszcze ważniejsze, że w państwie, czyli w aparacie państwowym też nie ma samych aniołów. Państwo pamiętacie, to jest politycy i urzędnicy. No, skoro nie ma samych aniołów, to trzeba państwa pilnować. Za mało ludzi pilnuje państwo, a za dużo modli się do państwa albo chce, żeby to państwo więcej dało. I z tego biorą się greckie scenariusze. Ludzie w Polsce chwalą się, że lubią wolność, ale palcem w bucie nie kiwną, żeby jej bronić. O tym za chwilę powiem, za wyjątkiem nielicznych osób. I wtedy wolność ulega erozji, zwłaszcza ta, która jest ważna dla poziomu życia gospodarczo. To zdanie mówi coś takiego, że jeżeli władza jest nieograniczona, czyli absolutna, tak jak bywa w skrajnych dyktaturach, to zdarza się, że wpada w ręce psychopatów. A psychopata na szczytach państwa to jest dużo gorzej niż mafia. Na przykład Stalin. To był przykład psychopaty na czele państwa, potężnego państwa i ileś milionów zostało wymordowanych. Jeszcze gorszy przypadek w Chinach to jest Mao Tse-tung. Największy masowy morderca w historii. Byłby bardzo popularny na Zachodzie, nawiasem mówiąc. Jaki wniosek? Trzeba strasznie pilnować, żeby władza się nie wyradzała, żeby ją cały czas ograniczać. Wobec tego, no to ona zaczyna szkodzić. A jedna z form szkodzenia władzy to się podlizywać. Podlizywanie się, to znaczy dawanie przez podlizywanie się, Przykład. Wszyscy chwalą władzę, żeby dłuża urlopy macierzyńskie do roku. W przekonaniu, że z tego będzie więcej dzieci. Jest to wbrew badaniom. Wydłużanie urlopów macierzyńskich, jeżeli one już mają, są dosyć długie, nie skłania ludzi młodych do tego, żeby mieć więcej dzieci. Ale tak się głosi, że będzie więcej dzieci. Nie będzie. A jaka będzie konsekwencja prawdopodobna? Kobietom będzie trudniej wrócić do pracy. Ale mało kto, wszyscy chwalą, czyli jest masowe utumanianie, bo z trudem się podważa takie obietnice fałszywych świętych Mikołajów. Jest mnóstwo definicji wolności, ja o tych nie będę mówił, chcę powiedzieć o wolności w bardzo ważnym sensie między jednostką a państwem. I tej wolności może być więcej lub mniej, w zależności od tego, jakie jest państwo. W Korei Północnej nie ma wolności, tak? Za czasów PRL-u w Polsce była bardzo ograniczona. Po 1989 roku szczęśliwie jest dużo większa. Jak można zdefiniować, czy jest wolności mniej czy więcej? Odwołując się do pojęcia przestępstw. Można powiedzieć tak, że im więcej czynów jest zakazywanych przez państwo pod groźbą kary, tym mniej jest wolności. A to, co jest zakazywane przez państwo, nazywa się przestępstwem. Przestępstwa, wykroczenia i tak dalej. Trzeba popatrzeć wobec tego, co jest zakazywane przez państwo. I tu docieramy do dwóch rodzajów przestępstw. Jedna to się nazywają polityczne. I tu wracam do poprzedniego ustroju. Ci, co go pamiętają, czyli socjalizm, wiedzą, co było jego istotą. Że próba wykorzystywania dowolnej wolności była w zasadzie przestępstwem. Rozwijanie przedsiębiorstwa prywatnego było zakazane i ścigane, ale również założenie niezależnej gazety albo niezależnej organizacji. To wszystko były przestępstwa i jak próbowano zapobiegać, żeby tych przestępstw nie było za dużo. Bo normalnie, gdyby się ludzie nie bali, no to przecież zawsze ktoś by starał się rozwinąć przedsiębiorstwo prywatne, prywatną szkołę, założyć niezależną gazetę, organizację. Co było potrzebne? Służba Bezpieczeństwa. W Rosji KGB. Sekurytate w Rumunii, czyli silny aparat,
który zastraszał ludzi. Zarówno legalnie w sensie istniejącego prawa, jak i nielegalnie, przez rozmaite szantaże i operował przez współpracowników. Istotą wobec tego socjalizmu, ustroju, który szczęśliwie się rozsypał, była bardzo długa lista przestępstw politycznych oraz silna pozycja policji politycznej. I to na szczęście się rozsypało. I każdy, kto pamięta, co, jaki był istotny, widzi, że to jest ogromna różnica. To jest wielka różnica, ale to samo przez się nie rozwiązuje drugiego problemu, przestępstwa pospolite. Otóż wiadomo, że pewne czyny muszą być zakazane. Na przykład nie zabijaj, nie kradnij, nie rabuj, nie gwałć. To jest prawie jak 10 przykazań, trochę więcej. Problem polega na tym, że również w demokracji ta lista przestępstw pospolitych się rozszerza, jeżeli nie ma dostatecznie wielu strażników wolności pilnujących tych, co tworzą prawo. Na przykład mówi się i słusznie o potrzebie deregulacji. Słyszeliście, co Państwo? Deregulacja, czyli to jest usuwanie złego prawa, które ogranicza wolność, szczególnie gospodarczą. Inicjatywa jest słuszna, ale dlaczego musimy deregulować? Bo złe prawo wcześniej zostało stworzone. A dlaczego złe prawo zostało stworzone? Bo ze złego prawa można dobrze żyć, na przykład jak daje przywileje, albo chroni przed konkurencją, a więc jest silny nacisk na tworzenie złego prawa ze strony części grup społecznych, a jak nie ma po drugiej stronie strażników wolności, czyli państwa, to przechodzi złe prawo. A potem mamy tylko narzekanie, taki polski sport, którego trzeba się wstydzić. Mam nadzieję, że młode pokolenie już nie lubi szczycić się, komu gorzej. To jest kompletne odwrócenie zresztą stylu życia w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie się wstydzą narzekać. W Polsce ludzie powinni się zacząć wstydzić narzekać. Zresztą ludzie dzielni narzekają. No dobrze. Czyli widać, że to jest tylko przykład, że nawet w ustroju, który w Polsce szczęśliwie powstał, to mamy problem ataków na wolność. Jeszcze za chwilę do tego nawiążę. I bez dostatecznie dużych przeciwwagi w formie organizacji pozarządowych, tak jak FOR, pilnujących tego, co robi państwo, wolność zawsze będzie narażona na erozję, szczególnie niektóre jej rodzaje. I o tym powiem za chwilę. Wielkie pytanie oczywiście, skoro pewne czyny muszą być zakazane, to wedle jakiego kryterium trzeba zakazywać, czy ograniczać wolność? I to jest zasadnicze pytanie filozofii, etyki i praktyki prawnej, które w książce jest przejrzyście omówione. Ja tylko wspomnę, że to jest jedna rzecz, że jeżeli nie można wykazać, że dany czyn wyrządzi jakąś szkodę, to nie należy zakazywać. Ale tu się dopiero zaczyna dyskusja, a nie kończy. Bo na przykład krzywda wyrządzona komu? Jaka krzywda wyrządzona zwierzętom uzasadnia zakaz określonego czynu? Jedzenie zwierząt jest niewątpliwie krzywdą dla zwierząt. Czy to uzasadnia wprowadzenie z mocy prawa wegetarianizmu? Inny przykład. Jeżeli ktoś przegrywa w konkurencji na rynku, to w jakim sensie jest skrzywdzony? Bo traci majątek, prestiż i tak dalej. Czy należy zakazywać konkurencji? No chyba nie, ale w średniowieczu zakazywano w imię właśnie tego, że się krzywdzi. Albo ludzie mogą się poczuć poruszeni, nawet wewnętrznie obrażeni pod wpływem rozmaitych słów wypowiadanych w mediach. Czy należy ograniczyć wolność mediów? Tylko dlatego, że niektóre uczucia niektórych ludzi mogą być ograniczone? No chyba nie. Jest wiele takich ważnych pytań, które są omawiane w Polsce, w tej książce. Ja na koniec tylko Państwu powiem, że jeżeli chcieć być w miarę konsekwentnym w obronie wolności, czy to znaczy, żeby jej granice były szerokie, a nie wąskie, to trzeba się trzymać następujących reguł. Po pierwsze, o czym mówiłem, tu nie ma. Trzeba domagać się dowodu, że dany czyn, którego się chce zakazać, rzeczywiście by spowodował istotną szkodę. To jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Bo na przykład masowe picie wódki
wyrządza szkodę nie tylko delikwentom. I w Stanach Zjednoczonych doszło do zakazu produkcji spożycia alkoholu. I to był masowy ruch społeczno-religijny na przełomie XIX i XX wieku, niezwykle skuteczny. Przeprowadzono to przez konstytucję stanową i konstytucję Stanów Zjednoczonych. Co się potem okazało? Znamy to z filmów gangsterskich. Masowa przestępczość. I nawet konsumpcja alkoholu wzrosła na zasadzie zakazanego owocu. Czyli nie zawsze dowód, że coś krzywdzi, wystarczy, żeby go zakazać danego czynu. Trzeba rachunek jeszcze przeprowadzić. To jest pierwsze. Po drugie, nie należy, nie wszystko to, co jest wymaganiem moralnym czy religijnym, powinno być wprowadzone do prawa karnego. Trzeba to odróżniać. Niektóre normy tak, na przykład nie zabijaj, ale inne nie. I to jest zwłaszcza w Polsce istotna dyskusja. Po trzecie, to już mówiłem, trzeba bardzo pilnować państwa, żeby zbiór czynów uznawanych za przestępstwa nie rozszerzał się, bo będzie się rozszerzać, jak nie będzie strażników wolności dostatecznie dużo. Wreszcie, to z tym się wiąże następna rzecz. Kto z was, czy państwa wie, że gra w pokera jest przestępstwem w Polsce? Proszę bardzo. Bo takie prawo uchwalono. Prawdopodobnie przez przypadek, co oczywiście nie jest usprawiedliwieniem. A dlaczego to uchwalono jest do tej pory? A gdzie są strażnicy wolności? I to nie chodzi o obronę gry w pokera, to chodzi o coś większego, o zasadę. Nie jest, że się jest aktywnym obywatelem, a nie bierną owcą czy baranem. I wreszcie takie konsekwentnie wolnościowe stanowisko musi obejmować zasadę domniemania wolności, co oznacza, że ciężar dowodu musi spoczywać na tym, co wolność chce ograniczyć. Tylko że trzeba to egzekwować. W Polsce mamy takie formalne wymaganie. Każdy projekt ustawy powinien być opatrzony analizą skutków. Problem polega na tym, że jest to kompletna lipa, bo nikt tego nie egzekwuje. A kto może egzekwować od polityków, czyli państwa? Obywatele. Jak większość obywateli naciska na państwo, żeby dało więcej, to jaka jest konsekwencja? Coraz gorsze państwo. Coraz wyższe podatki, coraz większy dług publiczny, coraz więcej przepisów, które chronią jednych kosztem drugich. Chciałem teraz przejść do zasadniczych rodzajów wolności. Otóż zapewne wszyscy słyszeli o wolności politycznej, którą współcześnie zwykle utożsamia się z demokracją, czyli ustrojem, których władze są systematycznie wybieralne i odwoływane w wyborach. Wiemy, że nie jest to doskonały ustrój, ale wiemy, że alternatywa bywa dużo gorsza. Bo władze niewybieralne rzadko bywają, choć zdarza się jakiś dobry król, to przy niewybieralnych władzach zdarzają się też psychopaci, czyli bardzo złe rządy. I to jest bardzo istotnym argumentem dla demokracji. To jest cytat z wybitnego liberalnego filozofa XX wieku, Karla Poppera, który mówi właśnie o tym, że w porównaniu z większością dyktatur, demokracje, choć mogą się nie podobać, są dużo lepsze, bo chronią przed najgorszym. Kiedy jest demokracja, czyli ustrój oparty na regularnych, systematycznych, uczciwych wyborach? Wtedy, kiedy można konkurować. A kiedy można konkurować opozycję w państwie? Wtedy, kiedy są te wolności, nazywane wolnościami obywatelskimi lub wolnościami cywilnymi. Zgromadzeń trzeba się móc zgromadzić, żeby dać wyraz, tak? Poparciu czy negatywnemu stosunkowi do danej sprawy czy kandydata. Trzeba się móc wypowiadać bez groźby więzienia. Trzeba się móc organizować. Zarówno pozarządowe organizacje, jak i w partie polityczne. Inaczej nie będzie konkurencji i tak dalej. Te wolności są bardzo ważne, ale jednocześnie są i będą wykorzystywane dla ograniczania niektórych wolności. Po to, żeby uzyskiwać przywileje kosztem innych. Po to, żeby dostawać więcej pieniędzy od państwa, ale przecież państwo nie ma własnych pieniędzy. Czy skąd bierze? Od innych ludzi. I tak jest i w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w Polsce, w każdym kraju istnieją w społeczeństwie grupy, nazwijmy je roszczeniowymi,
którzy poprzez nacisk na aparat polityczny starają się uzyskiwać lepsze położenie kosztem innych. Jakie jest rozwiązanie? Nie polega oczywiście na zakazie takich grup, bo wtedy nie ma wolności. Jedyne rozwiązanie, które może być skuteczne, to jest zorganizowanie się w grupy przeciwważne, strażników wolności, tych, co pilnują państwa, żeby nie nakładało coraz wyższych podatków po to, żeby podlizywać się przez określone wydatki różnym grupom. To jest bardzo popularne. I zadłużać społeczeństwo, tych, co pilnują, żeby nie było tyle złego prawa ograniczającego wolność i konkurencję. I jeżeli tej przeciwwagi nie ma lub jest za słaba, to każdy system polityczny się ugnie, każde państwo w swoim praktycznym rządzeniu będzie się uginać, będzie rozdawać złe prawo i przywileje. I co będzie punktem końcowym takiego procesu, gdy nie ma obywatelskiej przeciwwagi? Bo to w nieskończoność nie może trwać. To jak się nazywa czynnik czy sytuacja, który zatrzymuje ten proces? Kryzys. Kryzys gospodarczy, kiedy już nie widać, że nie ma pieniędzy. Bo trzeba by pożyczać po bardzo wyższych odsetkach, tak jak to było w Grecji. Albo stagnacja, to znaczy kraj się przestaje rozwijać, tak jak jest we Włoszech. Bo tyle nagromadzono przywilejów utrudniających życie porządnie pracującym ludziom i przedsiębiorcom, że jest za mało inwestycji, za mało inicjatyw i wtedy co się dzieje? Wszyscy są oburzeni, ale niekoniecznie zwracają uwagę na to, z czego taka sytuacja wynikła. Jest chyba jasne, że kryzys jest bardzo kosztowny. Stagnacja jest bardzo kosztowna, w związku z tym lepiej wzmacniać obywatelską przeciwwagę w stosunku do tych grup roszczeniowych po to, żeby państwo się szkodliwie nie rozrastało i nie ograniczało wolności inicjatywy. I to jest zadanie przed nami. Tak jak być tak, Polsce udało się więcej niż większość ludzi myślała. W 1988 roku kto myślał o tym, że będziemy wolni, niepodlegli i tak dalej, i tak dalej. My podwoiliśmy rozmiary naszego dochodu narodowego. To jest największe osiągnięcie w regionie. Poniżej, w 1991 roku mieliśmy poniżej 30% dochodów na jednego Niemca. Teraz mamy powyżej 50%. Ale czy chcemy się zatrzymać w tym punkcie? Czy chcemy nadrabiać dystans w poziomie życia między nami a Zachodem, w tym Niemcami? Ten dystans narastał przez 300 lat. Bo Zachód się rozwijał szybciej niż my przez mniej więcej 300 lat, a luka pogłębiła się szczególnie w latach socjalizmu. Po 1945 roku do 1989 roku. W 1950 roku mieliśmy taki sam dochód jak Hiszpania na jednego mieszkańca, a w 1990 roku tylko 42%. Każdy kraj stracił. I dopiero po 1989 roku zaczęliśmy nadrabiać. Po raz pierwszy od 300 lat. Czyli widać, że to, co się dzieje w Polsce, ma wymiar historyczny. Odrobina wiedzy o naszej historii pozwala to zrozumieć. Ale jesteśmy w pół drogi. Tak? I gdyby się tak zdarzyło, że nasz wzrost zostanie zahamowany na dłuższe metę, to byśmy coraz wolniej doganiali bogate kraje, czyli coraz wolniej poprawiały się warunki życia w Polsce i wtedy młodzi ludzie szukaliby pracy za granicą. Raz, że byłoby za mało w Polsce, po drugie byłaby duża różnica w warunkach życia. To znaczy byłyby bodźce, żeby wyjechać za granicę. A zatem spowodowanie, że Polska nadal będzie nadrabiać stracony czas, jest ogromnie ważne. A tymczasem, zauważcie, w ogóle o tym nie ma mowy w polityce polskiej. A grozi nam trwałe spowolnienie z różnych tam powodów, które możemy powiedzieć. Polska może przestać doganiać Zachód albo doganiać bardzo wolno. I żeby tego scenariusza uniknąć, to trzeba przez obywatelski nacisk, który jest na razie za słaby, wymusić na politykach, że zaczną dyskutować o sprawach zasadniczych dla ludzi w Polsce. Co powoduje, że w Polsce tak mało się inwestuje? Na przykład inwestorzy prywatni mało inwestują. My inwestujemy 20% PKB, Chińczycy 40%. Oczywiście 40% to jest za dużo, ale 20% to jest za mało. Co przeszkadza?
prywatnym przedsiębiorcom w inwestowaniu. Dam pierwszy z brzegu przykład. Dla biedniejszych ludzi ważne jest, żeby było dużo mieszkań na wynajem o przystępnej cenie. Takie mieszkania będą, jeżeli kapitał prywatny będzie ich budować. Tak jak w Niemczech. W Polsce kapitał prywatny nie buduje. Dlaczego nie buduje? Bo jest ustawa o ochronie lokatora, która sprawia, że nie można wyrzucić lokatora, nawet jeśli zniszczy mieszkanie. W związku z tym, kto będzie budował mieszkania na wynajem prywatne? No nikt. Frajerów jest mało. I w konsekwencji, kogo to bije? Biedniejszych ludzi. Bo mieszkania własnościowe to są mieszkania dla zamożniejszych. To sprawia, że ludzie z mniejszych miejscowości dojeżdżają godzinami do pracy. W większych miastach, bo nie stać ich na mieszkania na wynajem, bo mieszkań na wynajem jest za mało, bo szkodliwa ustawa zablokowała. A o czym się teraz dyskutuje? Wszyscy popierają? Żeby z pieniędzy podatników, czyli budżetu, dopłacać do mieszkań własnościowych i domów, a nikt się nie zająknie, że jest o wiele lepsze rozwiązanie, odblokować tą przeszkodę. Co jest tu potrzebne? Więcej strażników wolności, którzy by głośno, dostatecznie głośno wymusili usunięcie absurdalnej ustawy. Okej, proszę Państwa, czyli te wolności, bez których nie ma demokracji, są bardzo ważne, ale trzeba pamiętać, że bez wykorzystywania ich dla zbudowania obywatelskiej przeciwwagi w stosunku do grup roszczeniowych, mimo demokracji, kraj przestanie się rozwijać. Albo będzie się rozwijać wolno. Otóż tak, czego demokracja nie gwarantuje bez aktywności obywatelskiej? Nie gwarantuje wysokiego poziomu praworządności czy sprawiedliwości, nie gwarantuje szerokiego zakresu wolności, a bez szerokiego zakresu wolności gospodarczej na dłuższą metę nie ma szybkiego rozwoju. O tym pierwszym powiem za chwilę, teraz o tym drugim. Możecie Państwo usłyszeć lub przeczytać od czasu do czasu o drastycznych przypadkach oskarżania przez niektórych prokuratorów ludzi niewinnych. Jest wybitny film, który warto zobaczyć, Ryszarda Bugajskiego, Układ zamknięty. On jest oparty na autentycznych przypadkach. On pozwala odczuć, co to znaczy. Ta rażąca niesprawiedliwość. No dlaczego tyle mamy drastycznych przypadków? No widocznie prokuratorzy nie są rozliczani ze ścigania niewinnych, czyli system obowiązujący w prokuratorze toleruje taką jaskrawą niesprawiedliwość. I to jest przykład czego? Trzeba wymusić zmianę. Od środka to się nie stanie. Bez nacisku się nie stanie. I jeden z priorytetów FOR to jest właśnie niesprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości po to, żeby wymusić zmianę. My opracowaliśmy także pierwsze w Polsce badanie dotyczące niesprawiedliwych skazań przez sędziów. Na podstawie aktów sądowych okazało się, że było 200 przypadków tylko w dwóch okręgach. W niektórych z nich wyszło na jaw, że sędziowie nie znali kodeksu karnego i zasądzali kary wyższe niż te, które obowiązują. Dlaczego? Widocznie uznawali, skoro są niezależni, to nie muszą pracować. I tylko rozliczanie z zewnątrz, obywatelskie, nie polityczne, może poprawić. I to zaczyna to działać. Jak się dostatecznie wyraziście mówi, to musi być z imienia i nazwiska. Odpowiedzialność anonimowa jest żadna. Musi być punktowa. Ja teraz przejdę do wolności gospodarczej na koniec. To jest niezwykle ważna wolność. Z praktycznego punktu widzenia jest najważniejsza. Od jej zakresu zależy to, czy kraj biedny pozostanie biedny, czy zacznie się rozwijać. Ona obejmuje swobodę przedsiębiorczości, czyli własność prywatną, obejmuje swobodę zawierania transakcji, czyli rynek. I my wiemy, że im bardziej jest ograniczona wolność gospodarcza, tym gorzej. A tymczasem to jest ta wolność, która jest najbardziej atakowana. Jak nie jest broniona z drugiej strony, to ulega erozji, a potem są narzekania. Ona jest ważna z dwóch powodów, powiedziałem. I to jest udowodnione empirycznie, że im silniejsze ograniczenie wolności gospodarczej, tym gorzej dla poziomu życia. Najsilniejsze ograniczenie wolności gospodarczej współcześnie było w socjalizmie. Bo w socjalizmie własność prywatna była w zasadzie przestępstwem,
Można mieć szczoteczki do zębów, ale nie rozwijać przedsiębiorstwa. I transakcje rynkowe były przestępstwem. Czyli w miejsce własności prywatnej była własność państwowa, czyli polityczna, to jest władza polityków, a w miejsce dobrowolnych transakcji, co było? Nakaz i rozdział, czyli centralne planowanie. Nie było i nie będzie dobrego socjalizmu w tym sensie. Wszystkie kraje przegrały. Mnóstwo straciły i rozwoju, i oczywiście wolności. Ale oprócz tego wiemy, że bez kapitalizmu, czyli ustroju opartego na własności prywatnej, nie ma rynku, nie ma demokracji. Nie utrzyma się demokracja, czyli regularnie wybieralne rządy. Jeżeli więc ktoś kocha demokrację, a nie lubi kapitalizmu, to powinien pokochać kapitalizm miłością zastępczą. Po to, żeby utrzymać demokrację. Demokratyczny socjalizm jest mrzonką. No, wspomniałem, że najbardziej skrajne formy ograniczenia wolności gospodarczej to były socjalizm oparty na marksizmie, ale są mniej skrajne, też szkodliwe, choć nie w takiej skali, w trzech, czyli interwencjonizm etatowy. Jest własność państwowa, co to znaczy? Ona często się próbuje ją osłonić przy pomocy takiego słówka jak strategiczne, które nie ma żadnego precyzyjnego znaczenia. Własność państwowa to jest władza przez telefon polityków. I on może wymuszać decyzje, bo każdego prezesa można odwołać z dnia na dzień. Ile prezesów było w locie? I to tylko jeden przypadek potwierdzający regułę. I dlatego jest zła. Ona jest zła dla rozwoju gospodarki i jest zła dla polityki, bo zatruwa politykę, bo politycy nie powinni się zajmować dyrygowaniem przedsiębiorstwami. Również politycy na lokalnym szczeblu. To nie dotyczy tylko szczebla centralnego. Spółki municypalne czy komunalne też mogą być polem do nepotyzmu czy obsadzania swoimi. Tu też trzeba pilnować polityki w każdym miejscu, gdzie jest polityka. Etatyzm regulacyjny mówiłem, zalew złego prawa i wreszcie możemy pójść z dyskusji. Wiele ludzi uważa, że wszystko to, co się nazywa socjalne czy społeczne, jest dobre. A mamy wiele wynaturzeń w Polsce. Dlaczego u nas na przykład policjanci częściej korzystają ze zwolnień chorobowych niż inni ludzie? Policjanci, prokuratorzy, sędziowie, dlaczego? Dlatego, że są bardziej chorowici? Nie, dlatego, że policjanci i inne uprzywilejowane grupy, jak chorują czy udają, że chorują, dostają 100% zasiłku chorobowego, czyli nic nie tracą, a inni 80%. Kto częściej choruje? Ten, co niczym nie ryzykuje. I to jest demoralizujące, bo wtedy tacy ludzie mniej pracują, a inni zapłacą za ich fikcyjne choroby. I to ciągle jest. Dlaczego? Bo za mało ludzi naciska. Ci, co mają przywileje, ich bronią, a jak inni są bierni, to przywileje zostają i w końcu kraj się stacza albo tkwi w stagnacji. Jest niezwykle ważne, żeby przeciwstawiać się ograniczaniu wolności gospodarczej przez te grupy nacisku o charakterze roszczeniowym. I na koniec chcę powiedzieć, że na służbie tych ataków na wolność gospodarczą mamy coś w rodzaju propagandy. To nie jest dyskusja, to jest propaganda. Propaganda ma na celu zablokowanie procesów myślowych przez pobudzenie emocji. I propaganda będzie zawsze, nawet jak nie jest nazwana. Przecież nie można jej zakazać, trzeba tylko wiedzieć, co jest propagandą. Dlatego na koniec Państwu przedstawię dwie próbki. Pierwsza to jest propaganda przy pomocy czułych słówek. To znaczy takich, które wywołują pozytywne emocje. To są bardzo niebezpieczne słowa. Społeczne. Prawda, że się ciepło robi? Dlatego tak popularne jest określenie społeczna gospodarka rynkowa. Ale co to znaczy? Jest 1000 definicji, to jest bez znaczenia. To wyrażenie nie ma funkcji myślowej, propagandową. I działa. Narodowy. Wszystko jest narodowe, tak? Narodowy program łapania kierowców. Narodowy, tak? Albo kolejne centrum jest narodowe, tak? Polskie. Polskie. Na przykład program Inwestycje Polskie stworzony. To akurat zastanę, tak. Ja wyjaśnię, proszę Państwa, tu nie chodzi o to, żeby nie zakazać używania tego. Oczywiście nie.
Chodzi o to, żeby samo użycie takich słów nie zastępowało analiz. Czyli nie blokowało. A właśnie o to chodzi, że propaganda zmierza do tego, żeby ludzie kupowali w ciemno, sądząc, że to jest coś dobrego. I przestali myśleć. Rodzinne, polityka prorodzinna. Przecież każdy, ci politycy ścigają się w proponowaniu bredni. Bredni w tym sensie, że nie zbadali, jakie będą skutki. Na przykład zrobić ministerstwo do spraw rodziny, żeby było więcej dzieci. I ludzie to kupują. Przestają myśleć. A jak nie myślimy, to jesteśmy wprowadzeni w błąd. W związku z tym prosta rada. Jeżeli w nazwie czegoś znajdziecie Państwo któreś z tych wyrażeń, to lepiej założyć, że chodzi o coś złego. Czyli być czujnym. Słom? Tak, oczywiście, nadużywanie słowa patriotyzm, oczywiście. A drugi rodzaj propagandy to jest propaganda przy pomocy nienawistnych słów. Ona ma na celu wzbudzenie negatywnych uczuć w stosunku do czegoś, co chce się zdemonizować, bez analiz. No na przykład słowo kapitalizm jest samo w sobie złe, bo zostało wynalezione przez socjalistów. Ale jak się doda wilczy, to już jest straszne, prawda? Słowo liberalizm zostało też nadwyrężone przez wrogów wolności gospodarczej i innych, ale jeszcze gorsze jest słowo neoliberalizm. To już jest super, super wyzwisko. Wyzysk. Prawie wszystko, co zaczyna się na wy, jest złe w odczuciu. Wywóz, wyrąb, wywóz. Także wiecie, że to wzbudza negatywne uczucia. Umowy śmieciowe wprowadzono w obieg publiczny i wszyscy używają wyrażenia, które wzbudza niechęć. Śmieci, śmieciowe, gdy tymczasem chodzi o elastyczne. Wszyscy padają ofiarą propagandy, nie wiedząc, że to jest propaganda prowadzona przez agresywne związki zawodowe. Oprócz tego są rozmaite brednie, mity, które wchodzą gładko w głowę. W tej pracy znajdziecie Państwo 20 jasno i dowcipnie opisanych mitów. No jeden z nich to jest, że kapitalizm tworzy złego człowieka, a socjalizm dobrego. Oczywista brednia, nawet z punktu widzenia biologii, ale powtarzana. Albo, że wolny rynek nierówności, ale o jakie nierówności chodzi? Szans czy sytuacji? To są zupełnie różne rzeczy. Najbardziej niebezpieczny mit to jest ten, który pochodzi od Marksa i ludzie go powtarzają, nie wiedzą, że mówią Marksem. Otóż wedle Marksa i marksistów społeczeństwo kapitalistyczne składa się z dwóch klas. Jedni to są wyzyskiwacze. Dzisiaj jak się nazywa wyzyskiwaczy? Kapitaliści i pracodawcy. To są ci źli. A wyzyskiwani to są pracobiorcy i pracownicy, to są ci dobrzy. To zaraz przejdziemy do... Jeżeli ktoś ma taki mit, że zawsze jedna grupa jest zła, a druga dobra, to co będzie, to zamiast rozumować, będzie czuł. Będzie czuł. I będzie popierać bezrefleksyjnie wszelkie postulaty związków zawodowych, włącznie z tymi, które niszczą miejsca pracy. Na przykład podbijanie pracy minimalnej pod naciskiem związków zawodowych w Polsce niszczy miejsca pracy. Dlaczego? Bo można mieć wysoką płacę na papierze, ale pracodawca nie zapłaci, bo uzna, że wkład pracownika do przedsiębiorstwa jest mniejszy niż to, co miałby zapłacić. Elementarny rachunek. A jeżeli ktoś myśli, że płaca minimalna zapewni dobrobyt, to wszyscy byliby bogaci. Przecież wystarczy uchwalić, że płace mają być 5 razy tak jak w Niemczech. Już? Będziemy bogaci? No przecież nie. Czyli to jest brednia, która łatwo wchodzi. No i w Polsce uchwalono coś takiego, co roku uchwala się podwyżkę płacy minimalnej, w efekcie będzie coraz więcej bezrobotnych wśród młodych, którzy mają na początku niskie kwalifikacje. Okej. Na koniec chciałbym, można oczywiście powiedzieć, że u podłoża tych i innych mitów są nienawistne brednie. Z punktu widzenia nauki i elementarne błędy myślowe, ale to nie przeszkadza im być bardzo popularne, bo oddziaływanie na emocje wyłącza rozum. Niezależnie od poziomu IQ. A na koniec, żeby to nie było takie abstrakcyjne, to podam Państwu próbkę ostatniej fali negatywnej, nienawistnej propagandy, nie mającego nic wspólnego z dyskusją. To dotyczy drugiego filaru. W Polsce mamy od 1999 roku dwa systemy emerytalne. Jeden to jest ZUS-owski,
do ZUS-u wchodzą pieniądze, które od razu wychodzą w postaci emerytur. Tam się nic nie gromadzi. I drugi to jest drugi filar. Słowo OFE stało się już wyzwiskiem, więc nie należy używać. Macie Państwo próbkę. Przecież to nie jest dyskusja, tylko propaganda. Minister finansów, wicepremier jako zarzut traktuje to, że to są prywatne instytucje dążące do zysku. To co, cofniemy się do socjalizmu? To samo mówi oczywiście prezes opozycji. To inne słowa, ale ta sama, insynuacja. Określenie RAK, bardzo naukowe określenie. Ograniczona suwerenność, to znaczy Polsce została ta reforma narzucona przez Moskwę zapewne, albo Bank Światowy. No, niebywała brednia, ale głoszona z tytułem profesora. Albo giełda to jest ruletka. Ta pani uczy finansów w SGH. Macie Państwo próbkę nienawistnej propagandy, która działa. To znaczy, jeżeli człowiek nie wie, że to jest propaganda, to może być porażony emocjonalnie. Czego na pewno nie należy robić? No, myślę, że nie należy się dać ogłupić, więc zachęcam do przejrzenia tej książki. Ona ma rewelacyjną treść i rewelacyjnie niską cenę, bo my do niej dokładamy. My na niej nie zarabiamy, tak na wszelki wypadek, jeżeli ktoś się boi rządzy zysku. Ford do niej dokłada przez swojego sponsora po to, żeby ta książka była powszechnie dostępna i do tej pory już dochodzimy do 30 tysięcy. Im mniej ludzi da się ogłupić, tym lepiej dla nich. Oczywiście nie być biernym i tak dalej. Ostatecznie, skoro również w demokracji mamy naciski na ograniczenie wolności i rozrost państwa, to tylko zbudowanie silniejszej niż do tej pory przeciwwagi daje nam szansę na to, co Polsce się udało przez 20 lat, będzie kontynuowane. To znaczy wymuszenie w obywatelski sposób zachowania wolności, poprawy warunków dla porządnej pracy i przedsiębiorczości, umiarkowanych podatków dzięki umiarkowanym wydatkom i żeby te rzeczy osiągnąć, trzeba się o wiele bardziej obywatelsko napracować. Do tego Państwa zachęcam. Mamy tutaj informacje, co można robić w ramach Forum Obywatelskiego Rozwoju, która jest organizacją pozarządową, niepartyjną i bardzo chętnie przyjmujemy osoby, które mają w sobie obywatelskiego ducha, przyjmujemy młodych w różnym wieku.